Witam serdecznie z gojemników Morel Team. Pierwszy dzień maja. Pogoda się zrobiła nawet fajna, bo rano lało i gołębie musiały latać w deszczu. Teraz się fajnie rozpogodziło, więc troszkę szybciej robimy obloty, bo wieczorem znowu ma zacząć padać. O, właśnie tam, nie wiem czy widać dobrze, pewnie słabo widać, ale przemykają właśnie samice. Idą w dal. Myślę, że będzie je może widać. Poszły odwiedzić Tomka Kajdzika hodowlę teraz. Idealnie tam na Tomka poleciały. A my tutaj ogarniamy po prostu w środku. Przygotowujemy wszystko na ich powrót z oblotu. Więc pokażę, jak to wygląda. Pierwszy przedział jest pusty. Tak jak mówiłem, nie mamy aż na tyle samic. Puchu od groma. Więc podobno jest dobrze. Lotów jeszcze nie ma, ale może się niebawem coś tam wyjaśni. Karma zasypana w karmniku, jak widzicie, wielu ludzi pyta. Jest karma gruba, kupa orzeszków, karmy energetyczne, zmieszane z kilku firm razem, cały tydzień energia. Gryc zasypany, też dzisiaj rano świeży, już troszkę poprzebierały. Pojnik stoi, w pojniku stoi czysta woda. Po południowym karmieniu i pojeniu zawsze wszystko jest czyste, tak jak mówiłem, więc nie udaje, wlot zamknięty. Na sputniku stoi kanister i do tego jeszcze są flagi wywieszone, ale to z zewnątrz pokażemy. Są chłopaki, odpoczywają. Jeszcze za niedługo pójdą do oblotu. Karma widzimy u nich, jeszcze jest przejedzona z rana i z południa. Tyle zostaje praktycznie, więc to sypiemy teraz, jak one pójdą na oblot i zrobimy tak jak u samic. Gryt jest i pojnik, jak widzimy, u samców przed oblotem jeszcze jest z tym wszystkim, co tam dawaliśmy dzisiaj, a dzisiaj, że jest piątek, to dawaliśmy naszą bombę energetyczną, tak jak po prostu w sezonie lotowym. I teraz jak samczyki pójdą na oblot, to wyczyścimy karmniki, wyczyścimy poidła, wymienimy już na świeże, nalejemy wody, nie będziemy ich tutaj teraz, wody czystej, nie będziemy ich tu teraz jeszcze przed oblotem stresować. Pokażę, jak tutaj to wszystko jest przygotowane. Drzwi zamkniemy, bo samce, jak słyszą, że samice lądują, to się chcą dobijać. I tutaj teraz zobaczymy. Widzicie, pojniki są czyste, przygotowane. Małe, w tym wiadereczku po kalka mineral jest czyściutka woda i taka sama karma jak u samic. Ta w karmniku już jest też przygotowana dla samców. Tu zsypujemy codziennie resztki skarmienia, po prostu tego, co zostaje. I tak to pokrótce po prostu wygląda w gojemniku lotowym. Także idziemy, spróbujemy je złapać z zewnątrz, gdzie tam sobie latają jeszcze. Oblot teraz w tej chwili trwa około tam 50 minut, znaczy inaczej, 50 minut wymuszony oblot trwa, a później jak ściągniemy flagi, mogą to jeszcze przeciągać i samice z reguły przeciągają. Samce rano też im się zdarza, a wieczorem już się samcom raczej nie zdarza przeciągać oblotu. Trawę mamy nieskoszoną, bo nam kosiarka nawaliła, a w czasach koronawirusa to nawet ciężko kosiarkę naprawić. Taki podeścik tutaj dojechał do gołębnika, fajny, że wchodzimy od tej strony. Teraz jak widzieliście na poprzednich filmach, wchodziliśmy od strony gołębnika młodych. Teraz tutaj od tej strony wchodzimy, bo podest został zrobiony. I tak to widzicie, wygląda, że gołębnik jest... No, woliery są zamknięte, żeby tam samce nie przesiadywały. Flagi są wywieszone, taki karnister stoi na w locie i gołębie wiedzą, że nie wolno lądować i idą teraz. Nie wiem, czy je będzie widać? Chyba widać. Widać, widać. Także latają dziewczyny. I tak to wygląda. Normalnie o tej porze, że tak powiem, roku, sezonu, to już by latały godzinę rano i godzinę wieczorem, z racji tego, że te loty tak się na razie nie składa, żeby się miały szybko odbyć, to po prostu wszystko troszkę wolniej rozgrywamy, żeby na darmo nie wkręcać się na najwyższe obroty. Tutaj teraz widzimy, są młode. Pierwszy lęk jest tutaj odsadzony w tych pierwszych wolierach, no ale to już żeśmy wcześniej na filmie nagrywali, dwukrotnie zaszczepiony. W tych dwóch dalszych boksach są młode gołąbki z drugiego lęgu. Widzimy, że niektóre już wychodzą, ale większość tam siedzi z tyłu za karmnikiem, że nawet chyba ich nie widać.
że tam są, no ale możecie uwierzyć, że są. Ze starszych, młodych, one już się zaczynają fajnie tam wypierzać po sobie. Tutaj może ustrzelimy ciemnego. Nie, uciek, nie chce się pochwalić, jak wygląda. Natomiast o ten niebieski na przykład, u niego już fajnie, ajajaj, fajnie widać. Nie umiem obsługiwać kamery, że po łbie się, o, rozpierza już. Taki łebek jest oknociały, że tak to ujmę. Więc fajnie to wszystko wygląda u tych młodych. Wiadomo, że jest troszeczkę inaczej, bo... Co ja tutaj pstrykam, co? Nie wiem, coś napstrykałem, mam nadzieję, że to działa dalej. Ale tak to jest, jak się człowiek z technologią spotka. Człowiek ze wsi. Jeśli chodzi o te młode, to wiadomo, jest jak jest. Troszkę ich w tym roku poszło na wspólne gołębniki. Coś tam poszło do kolegów, do lotu. Zwykle nie sprzedajemy młodych do lotu, no ale w tym roku gdzieś tam coś było zamówione, nachowaliśmy tych młodych więcej. Później niektórzy nie odebrali, później się pojawili inni koledzy hodowcy, którzy gdzieś coś tam chcieli, więc tych młodych 18 na razie poszło z pierwszego lęgu na wspólne gojemniki i około 20 do hodowców do lotów, także troszeczkę się tam ta grupa umniejszyła tych gołąbków do lotu z pierwszego lęgu, a myślę, że jeszcze się coś tam umniejszy, bo jeszcze coś tam się, powiedzmy, wyśle. W tym roku odpadają gojemniki wspólne chińskie, no bo już wiadomo, nie zdążymy na nie wysłać. I pomimo, że transport ruszył, to już jest to po prostu za późno. W związku z powyższym wysłaliśmy do Polski pierwszy raz chyba po 5 latach przerwy na MWG Mazury do Wojtka Żebroniewicza i Sylwka Zielińskiego oraz na WG Super Gołąb do chłopaków. Więc tam poszło trochę młodych. Planujemy jeszcze do Derby Brod wysłać, do Filipa Pudicia, do Chorwacji. No i mocno po głowie chodzi mi Pattaya w tym roku. Później może Million Dollar Race, aczkolwiek no oni mają tam przełożone zbieranie gołębi na jesień, więc nawet jeszcze lepiej, bo będzie można sobie coś tam fajnie z jesiennych, czy tam z letnich młodych wybrać do wysyłki, więc nawet może jeszcze lepiej. To z Million Dollar Race gdzieś tam chodzi cały czas po głowie. Na amerykański jeden gołębnik mamy wysłane gołębie. Natomiast teraz nazwy po prostu nie przytoszę, bo nie pamiętam. I jeszcze na jeden do Stanów Zjednoczonych gojemnik planuję wysyłkę też w czerwcu. Także jak Chiny odpadły, to trzeba się gdzie indziej po prostu pobawić i zobaczymy, co tam z tego wszystkiego wyjdzie. Samiczki sobie trenują. Bardzo dużo ludzi pyta o tą suplementację. Mówię tam na filmach wcześniejszych, sobie obejrzyjcie. Było dokładnie mówione o tej suplementacji. Jest ona dokładnie taka sama jak w czasie sezonu lotowego, więc nic tam nadzwyczajnego się nie zmienia. Ostatnio mówiliśmy o gołębiach młodych, co dajemy, jak dajemy i dalej dzwonicie, pytacie, piszecie, co, a co na karmę, a co do wody jeszcze i tak dalej. Nic więcej poza tym, co mówiłem w poprzednim filmiku, młodym nie daję. Mało tego, młode gołębie, te z pierwszego lęgu są już odsadzone dobrze ponad miesiąc czasu i nie były jeszcze do tej pory, nic nie dostały w ogóle na karmę. Także naprawdę czasem to mniej jest lepiej niż jak ktoś chce dać za dużo. Także tak to, drodzy hodowcy, wygląda. Nie ma co przesadzać. Tutaj jeszcze też może pokażemy w rozpłodzie, bo też wielu ludzi gdzieś tam nas z nami rozmawia. Pyta o to pierzenie w rozpłodzie, jak one już tyle pierzą, tyle chowają młodych, teraz już trzeci lęk mają wykluty, to jak one stoją na piórach i jak to się ma do tego dalszego chowania. Tutaj też podesty dojechały do tych gołębników. Jest to duże ułatwienie, bo tak to musiałem tak wskakiwać, a teraz jest podeścik. Więc pokażemy, jak to wygląda z tymi lotkami. O, tu jest Panamera z litekopkiem. Już trzy pary młodych w tym roku ściągnięte. Trzecie teraz. Jak wyglądają trzecie młode. Nieposprzątane jak zwykle. Ale hejterzy będą mieli co gadać, chociaż że nieposprzątane. Ja tego nie ukrywam, że ja nie sprzątam. Nie lubię sprzątać w rozpłodzie. I teraz... Wow, moją facjatę możecie zobaczyć, ale tylko brodę od dołu.
Chodź tu, pokaż się. I zobaczymy, jak on tam jest. Są trzecie młode wyklute u tego gołębia. Jest notabene, to jest cyborg, czyli jeden z najlepszych synów Las Witekopa, wnuk Witekop Sylwestra u nas. 2390 z 15 roku. Kapitalny samiec i super gołębie daje. I teraz zobaczcie sobie, trzecie młode wyklute dopiero wypuścił jedną lotkę. Nie wiem, czy to dobrze widać, dobrze? Dobrze widać. Macie. 3, 6, 9. Jedna lotka dopiero wypuszczona, pomimo że już są trzecie młode w tej chwili wyklute. Także nie pierzą się mocno. Nie mogą się zresztą pierzyć mocno, bo jakby się tak mocno pierzyły, to by nie wytrwały w tych lęgach. Tutaj, żeby nie być gołosłownym, sobie można zobaczyć, że są trzecie młode wyklute od razu. Zobaczymy, jak to wygląda u samicy. Samica też bardzo fajna. Jest to matka Zosi, tej, która latała na Afryce. Zobaczymy, jak u niej wyglądają lotki. Szczerze mówiąc, nie wiem, bo nie oglądałem. To samo. 3, 6, 9 lotek. Jedna wyrzucona. Trzecie młode wyklute. Są akurat w parze tak złożone, że cały czas trzy lęgi z rzędu same wychowują. Nie zmieniałem tutaj pary, chociaż po tym lęgu chyba, jak złożę jajka kolejne, to sobie gdzieś przełożę pod jakieś roczniaki i zmienię tą parę, bo zarówno z cyborga, jak i z niej coś będę chciał sobie tam zostawić do dalszej hodowli, ponieważ są to już gołębie, które jakiś tam swój wiek mają, więc żeby się nie stało tak, że nie będę miał po prostu czegoś zostawionego w tym roku, to coś tam trzeba sobie wychować wcześniej. Wiadomo, nieraz gołębie się kończą, tak jak z Hołbena starego, żałuję, że nie mam więcej zostawione, ale niestety się skończył i nie było już takiej możliwości, żeby coś tam zostawić, także tak to wygląda. Tutaj jeszcze, nie wiem, też mają, nie będziemy tak każdego po kolei, ale zaraz pana merę zobaczymy, bo jako lotniczka to sam jestem ciekaw. Tutaj są też trzecie młode u pary, zobaczymy, jak one tam mają, jak stoją na piórach. Samiec od Thibaut Boons, notabene bardzo dobry samiec. Tak samo, 9 lotek, jedna wyrzucona do tej pory, także tak jak widzicie, trzeci lęk młodych. Notabene muszę obrączki przynieść, dobrze, żebym przyszedł z tą kamerą poopowiadać, bo bym nie zaobrączkował. I jeszcze zobaczymy pana merę, nie będziemy łapać tych gołębi jakoś bardzo dużo, to nie ma sensu. Natomiast pana mera tak samo, trzecie młode, ona jeszcze, jak widzicie, nie zrzuciła nic, ani jednego pióra, już to dobrze widać. Także widzimy, samica, która w zeszłym roku miała tylko dwa lęgi młodych, czy tam dwa lęgi jajek, nawet nie pamiętam, czy wszystkie sama wychowywała, była lotowana przez cały sezon, była w Brnie na Spartakiadzie i teraz trzy pary jajek złożyła, trzecie młode wychowuje, niedługo czwarte jajka będą i jest na pełnym upierzeniu. Zobaczymy może jeszcze jej partnera. Chodź, wariat. Zobaczymy, jak ma jej partner. Jej partner ma jeden lęk więcej, bo z niego, tylko że z niego jajka były przełożone, więc ma jeszcze białe lotki, więc na nich ciężko cokolwiek widać, ale wydaje mi się, że ma jedną lotkę już wyrośniętą, spierzoną i wyrośniętą. Ale mówię, to już cztery lęgi jajek w tym roku, także coś tam powinno siedzieć, ale jest silny. Nie chcę tego skrzydła pokazać. To jest ten Witekopek, bo też często zarzucacie, że nie pokazuje swoich gołębi na filmach, nie pokazuje, z czego pochodzą te stare gołębie rozpłodowe, więc to jest półbrat tego cyborga, tego mazanego, którego pokazywałem na pierwszym filmie. Syn Las Witekopa, wnuk Witekop Sylwestra, no ale jest przebestia, nienawidzi się w ręce trzymać. Jego gniazdowego brata na aukcji miał... jego gniazdowego brata kupił ode mnie Wojtek Żebroniewicz jako pisklaka i później, jak tam likwidował to swoje stado, to wystawił go na aukcję. Ja nawet go chciałem odkupić, ale po prostu jechałem wtedy z jakiejś uroczystości, brakło mi internetu i nie dałem rady odkupić tego brata. Ale no, kapitalny gołąb. U mnie mój najlepszy syn Las Witekopa,
naprawdę ojciec, dziadek wielu kapitalnych gołębi, także jak ktoś ma tego brata gniazdowego Wojtka, to może się odezwać, może akurat ogląda, to mógłby się odezwać, jeśli ma tego gniazdowego brata, bo może by jakaś kooperacja z tego wyniknęła. Nie ukrywam, że jest to gołąb, którego chętnie bym u siebie widział, jeśli wszystko tam z nim jest dalej ok. Także tak to wygląda, drodzy hodowcy. W rozpłodzie też żadnych cudów nie ma. Pojniki, myślę, że fajna rzecz do rozpłodu. To są 3-litrowe pojniki belgijskie, takie naprawdę duże. Naprawdę duże i pojemne i nie ma opcji, żeby tej wody po prostu tutaj brakło. Do tego, dlaczego te pojniki? Te pojniki są po prostu łatwe w myciu. Jedynie u gołębi, jak widzicie, karma też leży cały czas, żeby nie było, że też dobrze przegryziona, bo są karmione raz dziennie, więc już dobrze tam sobie przebrały. Wracając do tematu pojników, bo mi ucieknie myśl, jedynie młode po prostu mają te pojniki 5-litrowe, duże, zastawione, ponieważ one mogą wypić po prostu tej wody więcej i żeby nie dolewać, nie chodzić tam za widresem i z ustnegano, ta woda spokojnie może stać. Dlatego po prostu leję w bańki te 5-litrowe duże pojniki, czy nawet 7-litrowe, jak tych młodych jest naprawdę dużo. I wtedy wiem, że tej wody nie braknie, bo najgorsze, co się może stać, to właśnie jakby w rozpłodzie, czy u młodych, czy u starych, gdziekolwiek wody brakło. Jedzenia może braknąć, ale wody nie może braknąć, bo to naprawdę ma swoje skutki później, jeśli braknie wody. Także taki film trochę dzisiaj o wszystkim i o niczym. Trochę weny brakuje, szczerze powiem, bo jakby się sezon zaczął, to by się już działo. A tak to naprawdę troszeczkę tej weny brakuje, żeby nawet i opowiadać o czymś, o przygotowaniach i tak dalej, bo totalnie nic się teraz nie dzieje. Jest to taki czas naprawdę wzmożonej pracy, bo z młodymi, z rozpłodem, z lotnikami, utrzymywanie ich w formie. Wiele historii też słyszałem o tym, ile razy już żeśmy byli na treningu, więc dementuję, nie byliśmy 20 razy, ani 30 razy, a nawet 10 razy nie byliśmy. Byliśmy z gołębiami dorosłymi 7 razy. 5 wywózek miały takich, powiedzmy, tam w ciągu tygodnia z rzędu 12, 30, 56, 56 km. A później byliśmy 3 tygodnie temu w sumie, no nie, 2 tygodnie temu w Kluczborku, czyli na 90 km. W zeszłym tygodniu w Namysłowie 125 km, pierwszy jakby nasz lot konkursowy. I teraz w ten weekend majowy zobaczymy, jak tam pogoda będzie dopisywała w któryś dzień. Chyba na razie się zapowiada, że w poniedziałek pojedziemy znowu na 125 km i teraz po prostu dokąd się loty nie zaczną, to będziemy jeździć na tą pierwszą miejscowość pierwszego lotu konkursowego, czyli na te 125 km raz w niedzielę. My w środku tygodnia gołębi nie wywozimy nigdy. Więc tak samo teraz nie są wyłożone więcej, tylko raz w tygodniu w niedzielę, tak jakby odbywają lot. Są koszowane do kabinki w sobotę wieczorem, tak jak normalnie by się koszowanie odbywało. I w niedzielę z samego rana jedziemy, żeby tam gdzieś koło 7-8 wypuścić i wracają do domu. Także tak to, drodzy hodowcy, na ten moment wygląda. Jak się coś zacznie dziać w tym naszym sporcie pobudzającego emocje i wena wróci, to nagramy może bardziej sensowny filmik. Domagacie się, żeby coś było, więc się starałem coś sklecić, aczkolwiek mówię, nie mam za bardzo nawet pomysłu, o czym tutaj teraz mówić. Także dobry lot, powodzenia i miłego weekendu długiego.